Dzisiaj będę mówił o współpracownikach B2B i o tym, jaką umowę powinna zawrzeć Twoja agencja z takim współpracownikiem. Zanim jednak zacznę, jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnie Ci coś do głowy, coś o co chciałbyś mnie zapytać, albo może przypomnieć jakiś problem prawny, z którym zmaga się Twoja agencja, to zawsze możesz umówić się ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gejpartnerzy.pl. A jeżeli potrzebujesz umowy na wczoraj i musisz tak naprawdę szybko ogarnąć ten temat, to zapraszam Cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl. Taki cytat na początek. Szlaba nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś ta będzie. Z czego to jest cytat? To jedyny jaki znam i zresztą mój ulubiony cytat z pana Tadeusza. To takie podejście, szlachta na koń wsiędzie jakoś to będzie, niestety nadal pokutuje w wielu biznesach, w aspektach między innymi prawnych. No i oczywiście, agencje marketingowe nie są tutaj jakimś wyjątkiem. I od razu chciałbym zastrzec, że uważam, że absolutnie możliwym jest, żeby agencja reklamowa była. Z jednej strony biznesowo skuteczna, ale jednocześnie też prawnie bezpieczna. Fajne rzeczy się dzieją, gdy ta skuteczność i bezpieczeństwo idą w parze, ale oczywiście one nie są od siebie w 100% zależne. I to wynika z takiego prostego faktu, że biznesową skuteczność często można osiągnąć takim no, zapałem i nieustannym parciem do przodu. No i pewnie na krótkim dystansie może się wydawać, że to jest bez znaczenia, czy masz podpisane jakiekolwiek umowy. Tak? No bo w końcu e, najważniejsze jest, żeby zewrzeć zespole szeregi, zawalczyć o klienta, no i na koniec oczywiście zadbać o to, żeby faktura trafiła tam, gdzie trzeba. No i to są różne rzeczy fundamentalne dla takiego gospodarczego być albo nie być każdego biznesu. No ale prędzej czy później twoja agencja przejdzie z fazy no wszyscy tu się znamy i sobie ufamy do takiej fazy gdzie musimy kogoś zatrudnić i to naprawdę szybko. Um. Kim jest współpracownik B2B? No, oznaczenie B2B oznacza yy, dotyczy takiej stricte współpracy między dwoma firmami, czyli między Twoją agencją i na przykład finanserem posiadającym własną yy, działalność gospodarczą. Jest to najczęściej działalność jednoosobowa, no i to właśnie jest angielska oznacza taką relację business to business, skąd, stąd też ten skrót B2B. E, takie rozwiązanie e, ma wiele zalet, to znaczy jest łatwe do rozliczenia, e, minimum formalności, no i istotne jest to, że taką współpracę B2B można naprawdę szybko rozpocząć i również szybko zakończyć. Do tego myśląc o rozbudowie zespołu no jest duża szansa, że agencja w pierwszej kolejności będzie właśnie rozważyć skorzystanie z takiej elastycznej formy współpracy. No, ale tutaj jest wśród tego wszystkich zalec tej umowy B2B jest jedno wielkie ale. To taki współpracownik jest często nie tylko, że obcą osobą, ale również dla ciebie konkurentem. No i tutaj możesz się zawahać. No i m, wcześniejsza gadka szmatka, że trzeba mieć w zespole zaufanie, e, no może wtedy stać się takim pustym e, frazesem. No bo czy naprawdę będziesz mieć pewność, że no, nie wpuszczasz metaforycznego lisa do równie metaforycznego kurnika? I to nie takiego lisa pospolitego, ale takiego lisa z gatunku tych, którzy zamiast y, na drób, może się połakomić na przykład na Twój know-how lub a, Twoich klientów. No i na ratunek, jak już pewnie zgadłeś, przyjdą Ci wtedy y, umowy. I jeszcze jedna kwestia, z którą muszę się rozprawić, to jest taki mit, który bardzo pokutuje w kwestiach y, umów ze współpracownikami. Pytanie jest takie: współpracownik B2B, jeżeli nie ma umowy, to znaczy, że nie zasługuje na zaufanie? Czy umowa oznacza to, że nie ufamy sobie nawzajem? Jak to dokładnie działa? Krótka odpowiedź jest taka. Propozycja zawarcia umowy to wcale nie jest wotum nieufności na starcie współpracy. Przez lata miałem okazję uczestniczyć naprawdę w niezliczonych negocjacjach. Przez moje ręce i skrzynki e-mail przeszły naprawdę setki umów, i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że naprawdę nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby druga strona poczuła się dotknięta propozycją um, podpisania umowy, tak? Naprawdę nigdy, i tu przeiteruję, nigdy się z tym nie spotkałem. Yy, nad, za to yy, Mogę tak wspomnieć na marginesie, że współpracownik B2B, jeżeli już poczuje się dotknięty, to być może taką sytuacją, że agencja nie proponuje mu zawarcia żadnego kontraktu. Taka postawa agencji jako partnera biznesowego no może, może trochę sygnalizować, że osoba ta nie traktuje współpracy jako Długopolowej, znaczy, że ten freelancer jest teraz, a może za tydzień już go nie będzie. Nie traktujemy się do końca e, poważnie. Zresztą, wracając do zaufania, e, to właśnie, jeżeli w zespole jest to owo zaufanie, e, to zawarcie umowy jest właśnie formalnością oraz potwierdzeniem już ustalonych i przestrzeganych e, zasad. E, gdy jest zaufanie, to nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, żeby Podejrzewać drugą stronę o jakieś nieczyste intencje, o jakieś kruczki prawne, o tworzenie jakichś umów, które mają w jakiś sposób drugą stronę wyzyskać. E, za to wielokrotnie m, myślę, że miałem do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, w której agencja i współpracownik B2B no, potrafili się dogadać w kwestii umowy właśnie przez ten brak zaufania. I w takim przypadku niechęć do wszelkich, wszelkich kontraktów no nie jest taką przyczyną erozji relacji biznesowej, ale po prostu jedną z jej wielu oznak. W końcu wydaje mi się, że chyba nie da się nadużyć zaufania, którego się nigdy nie zdobyło. Tak? Być może wdrażanie tych umów um, również dla Ciebie będzie taką okazją do weryfikacji, um, z kim Ci zawodowo już nie jest po drodze i ta umowa może być takim papierkiem lakmusowym, na ile trwała jest Wasza relacja, na ile jest zbudowana e, na zaufaniu. W każdym razie, w temacie umów, a, wszystkie obawy przed ich negocjowaniem i podpisaniem są z gruntu a, złym doradcą. Działaj, przygotuj umowę, zaproponuj jej zawarcie, zobacz um, co się stanie. E, a o jakiej umowie mówię? No, taką umowę podstawową, która powinna być zawarta ze współpracownikiem B2B, to jest umowa ramowa. To jest absolutnie podstawowy dokument, o jaki naprawdę każdy właściciel agencji powinien zadbać. Um, taka umowa ramowa to, to jest taki rodzaj prawnego fundamentu, na jakim zbudujecie swoje relacje biznesowe. E, taka ramówka ona powinna mm, działać w sposób automatyczny, znaczy raz podpisuje się dokument i następnie, gdy tylko współpracownik otrzyma od Ciebie zamówienie, to do niego stosuje się przepisy naszej umowy ramowej. Ja od razu mówię, że zamówienie to brzmi bardzo górnolotnie, to brzmi jak bardzo sformalizowany proces, który generuje papierki, ale spokojnie, nie mam tu na myśli jakichś szablonów, przydatkowych załączników, z prawnego punktu widzenia, jeżeli wyślesz pracownikowi e-maila z zadaniem, to będzie to złożenie zamówienia. Jeżeli dasz mu task w jakiejś aplikacji do zarządzania projektami typu Trello czy ClickUp, albo nawet przekażesz mu swoją prośbę o wykonanie czegoś na jakimś online nowym meetingu, to z prawnego punktu widzenia to jest zamówienie. Jeżeli się tak umówiliście w swojej umowie ramowej, to wtedy stosuje się do tego właśnie te zapisy. Umowy, grunt, żeby ten prawny mechanizm był jasny. Ilekroć współpracownik B2B coś wykonuje dla Twojej agencji, to stosuje się przepisy umowy ramowej i nieważne jest to, czy to jest jakieś drobne, rutynowe zadanie, czy jakiś duży, zaawansowany, wielomiesięczny projekt. Druga kwestia jest taka, że ramówka nie powinna pozostawiać wątpliwości w dwóch takich kluczowych kwestiach. Po pierwsze. Jeżeli współpracownik otrzymuje do wykonania projekt dla Twojego klienta, to ten klient jest objęty zakazem konkurencji. I druga kwestia, nie mniej istotna, jeżeli współpracownik otrzymuje wrażliwe dane i informacje m, dotyczące w szczególności Twojego klienta, to one powinny być z automatu traktowane jako m, poufne. Na moim blogu wyjaśniałem już, jak działa zakaz konkurencji i że bynajmniej jego celem nie jest wyeliminowanie kogokolwiek z rynku. Myślę, że pokutuje trochę takie postrzeganie zakazu konkurencji, tak jak jest to przy umowie o pracę, że się zobowiązujemy, że po ustaniu tego umowy o pracę nie będziemy przez jakiś czas na rynku oferować swojej pracy. Zakaz konkurencji naprawdę może mieć różne postacie. Ten zakaz, o którym mówię... To jest po prostu pewne zobowiązanie do tego, żeby nie um, podbierać um, klientów, że na tych klientów twoja agencja, na tych klientów, których sobie wypracowała i zdobyła przez jakiś czas, twoja agencja ma monopol. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek chciał, żeby po zakończeniu umowy, żeby m, na przykład social manager, po prostu rzucił media społecznościowe w kąt po zakończeniu z tobą współpracy i już się tym nie zajmował przez, nie wiem, dwa lata. To jest było bez sensu. Myślę, że zresztą nie masz żadnego problemu z tym, że social media manager, jak się z tobą rozstanie, to będzie nadal social media managerował, tak? Problem zaczyna się tam, gdzie współpracownik B2B może podejmować próby nawiązania współpracy bezpośrednio z twoim klientem, i zdaję sobie sprawę z tego, że to klient dobiera sobie kontrahentów i że rynek prędzej czy później wszystkich zweryfikuje, tylko że co innego konkurować z przedstawicielami tego właśnie wolnego rynku, a co innego w cudzysłowie konkurować z osobą, której w zaufaniu powierzyłeś obsługę własnego klienta, tak? To. Konkurowanie z rynkiem to jest normalny element gry rynkowej, natomiast konkurowanie z własnym byłem współpracownikiem no jest po prostu nie fair. Dlatego dobrze sformułowana umowa ramowa powinna właśnie automatycznie zobowiązywać współpracownika B2B do powstrzymywania się od takich działań konkurencyjnych w zakresie tych klientów, których przekazałeś mu do obsługi. Tak samo za poufne. Automatycznie powinny być uznawane wszystkie istotne gospodarczo informacje, jakie współpracownik uzyskuje o kliencie, od klienta i o Twojej agencji. Trzecia kwestia to znowu prawa autorskie. Prawa autorskie ciągną się za nami. Branża reklamowa, branża kreatywna nigdy od nich nie ucieknie. I na blogu wielokrotnie już pisałem o tym, że Twoja agencja, no delikatnie mówiąc, musi ogarniać. Skąd się biorą u niej prawa autorskie i jak nimi e, zarządzać? I tak, jeżeli sam coś stworzyłeś, prawa autorskie są u ciebie od samego początku, bo ty jesteś autorem. Prosta sprawa. Jeżeli pracownik przygotował dla ciebie grafikę, to nabywasz do niej prawa jako do utworu pracowniczego. To jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli współpracownik B2B stworzy coś dla ciebie, a nie masz żadnej umowy, to nie nabędziesz od niego żadnego prawa autorskiego. W najlepszym przypadku yy, dojdzie do takiej dosyć mało komfortowej sytuacji, kiedy ty będziesz współautorem yy, kampanii, na przykład kampanii reklamowej razem z twoim współpracownikiem. Ty zrobiłeś trochę, on zrobił trochę i do, do kupy wasze prawa tworzą całość tego utworu. To rodzi wiele problemów, to jest sytuacja w cudzysłowie, optymalna, jeżeli nie masz umowy, no a w najgorszym przypadku będzie taka sytuacja, że dostaniesz zamówione utwory, zapłacisz za nie fakturę, ale jeżeli z nich skorzystasz, to świetle prawa naruszysz autorskie prawa majątkowe twojego współpracownika, czyli zupełnie zachowasz się bezprawnie, bo nie masz na to dokumentu, bo nie masz na to po prostu papierka. Na szczęście sprawę da się łatwo załatwić, i nie musisz y, podpisywać osobnej umowy na każdy jeden utwór, który twój współpracownik wykona. Tak samo jak w przypadku poufności, tak samo jak w przypadku zamówień, jak w przypadku zakazu konkurencji, do umowy wprowadzamy pewien automatyzm to znaczy, wszystko co nam współpracownik wykona, automatycznie przynosi na nas prawa autorskie. Wielokrotnie wypowiadały się już o tym sądy, Ym, sądy mówiły, że można umówić się ze współpracownikiem. Że y, w, w, w ramach pewnego stosunku prawnego, czyli naszej umowy, możemy się umówić, że wszystko, co współpracownik stworzy, jest przenoszone. Jedne, nie, czego nie można się umówić, to że, y, że wszystko, co ktoś stworzy w ogóle w życiu, będzie przechodzić na Twoją agencję, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to, za co płacimy, żeby skutecznie nabywać i taką klauzulę o prawach autorskich, możesz również w swojej umowie ramowej umieścić. Reasumując, zaufanie w relacjach biznes to biznes jest ważne, ale ono nie powinno być jedynym elementem, który reguluje tą współpracę. Parafrazując takie koraniczne, najpierw uwiąż wielbłąda, potem ufaj Allahowi, powiem Ci tak, najpierw podpisz umowę ramową, a potem ufaj współpracownikowi B2B. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Więcej informacji znajdziesz na moim blogu narodny, na Pamiętaj, że jeżeli chcesz ze coś skonsultować, to wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl, a jeżeli potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia!